Witam wszystkich widzów na kanale akwariumsklep.pl. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim subskrybentom za subskrypcję kanału. Filmik powstał na prośbę naszego widza Krzysztofa Kopaczewskiego. Bohaterem filmiku jest barwniak szmaragdowy, pelwica chromy Staeniatus. To jest kolejna z eleganckich pelegnic z niewielkimi rozmiarami i pięknym ubarwieniem, co sprawia, że jest popularnym gatunkiem wśród akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wcisnięciu dzwonka i wystawieniu komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Barwniaki szmaragdowe pochodzą z Afryki. Zamieszkują stojące lub wolnopłynące, gęsto zarośnięte obszary rzek i strumieni we wschodnim Beninie i południowo-zachodniej Nigerii, w tym deltę rzeki Niger. W przeszłości sądzono, że ryby pochodzą również z Kamerunu, ale obecnie zrewalidowany takson pelwica chromy skrybensis z wyjątkiem rzeki Wouri, które mają nowy takson pelwica chromy Drances pelsi. Pomimo niewielkich rozmiarów, barwniaki szmaragdowe są rybkami terytorialnymi. Zajmując niewielki obszar, zazdrośnie bronią go przed innymi przedstawicielami własnego gatunku. Po raz pierwszy gatunek opisał Bullinger w 1901 roku. Początkującym akwarystom warto zwrócić uwagę na ten gatunek, ponieważ barwniaki szmaragdowe są rybkami niewymagającymi i wytrzymałymi. I właśnie dlatego są doskonałym kandydatem dla początkujących akwarystów. Barwniaki szmaragdowe należą do rodziny pielęgniecowatych, więc w akwarium mogą być trzymane w parach lub w większej grupie. Na jedną rybkę potrzebujemy od 10 litrów, a akwarium powinien być dla jednej pary od 70 litrów, a w przypadku kilku par od 140 litrów. Samce dorastają do 8 cm, samiczki do 6 cm. Płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją od 4 do 5 lat. Barwniaki szmaragdowe należą do karlowatych pielęgniec. Mają wydłużone, lekko pogrubione od strony brzucha ciało. Przód głowy lekko zakrzywiony. Ciało skośne, usta zakończone grubymi wargami. Istnieje ponad 10 odmian tego gatunku. Każda z nich cechuje inne ubarwienie. Zaliczamy do nich m.in. kienkę, oliwę, lubę, Nigerian Green, Nigerian Red, Nigerian Yellow, Nanga. Występują szaro-zielone, niebesko-zielone, różowawe oraz ciemną pręgą biegnącą przez długość całego ciała. Rozróżnienie płci jest łatwe. Samce są większe, mają spiczaste pletwy grzbietowe i odbytowe. Samiczki natomiast mają bardziej zaokrąglony rubinowy brzuch. Barwniaki szmaragdowe preferują akwaria z gęstą roślinnością, korzeniami, licznymi krojówkami i z piaszczystym podłożem. Tylne i boczne części akwarium powinny być gęsto obsadzone roślinnością, natomiast przednie części powinny znajdować się liczne kryjówki, korzenie, małe ceramiczne doniczki, rurki PCV, groty z łagodnymi krawędziami, ponieważ rybki lubią wciskać się w różne szczeliny, gdzie je odpoczywają. Światło powinno być rozproszone, ponieważ rybki nie lubią jasnego światła. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25-30%. Optymalne parametry wody. Temperatura 23-26, pH od 6 do 7, GH od 5 do 12. W naturalnym środowisku barwniaki szmaragdowe odżywiają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami zooplanktonu. Karmić rybek można żywą drobną ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem i artemią. Rybek można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami.
ale lepiej trzymać się pokarmów żywych lub mrożonych. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Barwniaki szmaragdowe nadają się do akwarium towarzyskiego, chociaż w okresie rozrodczym, jak i inne pielęgnicy, bardzo terytorialne. Można trzymać ich wraz z żyworodkami, kiriskami, labiryntowymi, innymi karlotowatymi pielęgnicami, skalarami, żalobniczkami, neonami itd. Nie poleca się ich trzymać wraz z agresywnymi większymi rybkami, wielonkami, pielęgnicami z jezior Malawi i Tanganyika. Rozmnażanie. Rozmnażanie barwniaków szmaragdowych jest łatwe. Właśnie dlatego to jest gatunek odpowiedni dla początkujących akwarystów, którzy chcą się nauczyć rozmnażać rybki. Barwniaki szmaragdowe tworzą monogamiczne pary. Pary sztuczne dobrane przez akwarystę nie zawsze odnoszą sukces w rozmnażaniu. Właśnie dlatego lepiej kupić niewielką grupę i dać rybom możliwość tworzenia sobie towarzystwa. Barwniaki szmaragdowe zdolne do tarła w ogólnym akwarium pod warunkiem, że parametry wody są odpowiednie. Lepszy efekt uzyskamy rozmnażając w oddzielnym zbiorniku. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 30 litrów. Do zbiornika tarliskowego wsypujemy piasek lub drobny żwirek. Wkładamy małe ceramiczne doniczki, przewrócone na bok lub do góry nogami. Lupiny z orzecha kokosowego, korzenie wkładamy w filtr napędzany napowietrzaczem, który zapewnia przepływ wody, ale nie zasysa na rybku. Bodźcem do tarła służy podmiana części wody na świeżą i podwyższenie temperatury o 2-3 stopnie. Warto zaznaczyć, że młode pary mogą zjadać odleżoną ikrę. Najbardziej odpowiednią ostoją do tarła jest liniana doniczka, w którym samica składa do 300 czerwono-brązowych ziarenek ikry o wielkości około 2 mm i przyjmuje się opieką nad nimi. Samec natomiast broni wejście do terytorium przed intruzami. Wylek następuje po 2-3 dniach, a na rybek zaczyna pływać za 7-8 dni. Na rybek stosunkowo duży. Pokarm startowy to artemia. Jak i inne pielęgnice, rodzice barwniaków szmaragdowych opiekują się nad wylegiem. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych ilościach. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam obejrzeć filmik Obowiązki akwarysty sprzątania, którym pokazuję, jak ja to robię w akwarium z narybkiem. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawić pod filmikiem. Kto jeszcze nie subskrybuje kanał, to ponownie zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo. Do widzenia.